Na kogo Bóg łaskawie spojrzy, ten dąży w dal szeroki świat. Ten cuda światów skryte dojrzy, gór, lasów, rzek. Dla Śląska pracowałem wiele i nadal pracuję. Wprawdzie jestem Górnoślązakiem z urodzenia, a Dolnoślązakiem w tej chwili z wyboru papieża, kiedy mnie posłał do diecezji legnickiej święty Jan Paweł II. Ale cały czas jestem Ślązakiem. I w Legnicy, i tutaj w katowickiej archidiecezji stale się starałem o to, aby formować młode pokolenia i księży, ludzi świeckich właśnie do umiewania liturgii, co mi się moim zdaniem jako tako udawało. Także pisałem wiele rzeczy tutaj w Gościu Niedzielnym na temat liturgii, więc to sprawa, która jakoś mi na sercu zawsze leżała. To jest jakieś wezwanie też do tego, żeby nadal o tę formację dbać, bo czyniłem to i nadal czynię, jeszcze nawet będąc na emeryturze, staram się właśnie liturgię stawiać w centrum życia własnego i innych ludzi. Chcę śpiewać smutki, precz a krzyż. Jedyny Bóg niech nami rządzi, co stworzył ten wspaniały świat. Głównym charyzmatem naszego zgromadzenia jest praca wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, szczególnie tych pokrzywdzonych przez los. Naszą pracą jest kształcenie, prowadzenie szkół, praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi wymagającymi szczególnej troski, właśnie niepełnosprawnymi intelektualnie, zaniedbanymi społecznie. Ale aby pełnić swoją misję, potrzebna jest praca bardzo wielu osób. Nie tylko zakonników, ale świeckich, gdzie w tym miejscu pragnę podkreślić, robią to z wielkim zaangażowaniem, a wiemy, że mają też swoje rodziny, ale znajdują czas dla tych, którzy potrzebują szczególnej opieki. Zawsze starają się powtarzać tym naszym podopiecznym. Wielokrotnie mówią: nie jesteś sam. Samo bycie tutaj daje mi inspirację. Samo mieszkanie w Tychach, same zakątki starych Tychów, czy Kościół Świętej Marii Magdaleny, czy w ogóle tematyka śląska jest, też mnie inspiruje. Niedawno, w 2011 roku, napisałem na zamówienie diecezji gliwickiej oratorium o Matce Boskiej Rudzkiej. To był taki oratorium dedykowane w zasadzie temu sanktuarium ojców cystersów. Tekst napisała Kornelia Czogalik. Także też ta historia tego sanktuarium, historia tego obrazu była też na razie inspiracją, poza tym była dla mnie nowością jakąś taką poznawczą. Także Śląsk jest bardzo bogaty i zawsze coś można odkryć. Mam pewne plany odnośnie tematyki śląskiej, ale nie będę zdradzał tutaj tego. Przez drzwi sprawiedliwości przejść musi. Śląska Nagroda imieniem Juliusza Ligonia jest bardzo mocno osadzona w tutejszych realiach. Dotyczy ziemi śląskiej, dotyczy jednak, myślę, że to jest właśnie ta wartość uniwersalna, dotyczy uniwersalnych wartości, które przekazuje, a więc mocne właśnie zakorzenienie w wierze, mocne też odniesienia do polskości i myślę, że
wynikające z tego, jak już wspomniałem podczas gali, zaangażowanie społeczne. To są te wartości, które ta nagroda w sposób uniwersalny traktuje, a w związku z tym jest dla nas wyjątkowa i jest dla nas jednocześnie nagrodą, która myślę, że wszystkim nam, nie tylko tutaj na ziemi śląskiej, ale w całej Polsce stanowi ogromną wartość i myślę, że w dużej mierze nas też mobilizuje do lepszej pracy, do właśnie też refleksji nad naszym życiem, nad naszym zaangażowaniem społecznym i oczywiście zaangażowaniem religijnym. Wczoraj było duże wydarzenie w naszym województwie. Mianowicie było upamiętnienie porozumień katowickich w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Dlaczego o tym wspominam tutaj właśnie w tym miejscu? Dlatego, że podczas homilii zostały przytoczone słowa prymasa tysiąclecia. I te słowa rzeczywiście oddają pewien kierunek drogich laureatów. Mianowicie tylko orły szybują nad graniami, nie lękając się przepaści, wichru. I trzeba mieć coś z orła, żeby móc dojść do takiego miejsca, w którym dzisiaj szanowni nagrodzeni są. Trzeba było mieć bardzo wiele odwagi, bardzo wiele determinacji, aby zawsze w prawdzie, w godności dbać o te najwyższe wartości. I niech mi będzie wolno za to Państwu bardzo serdecznie podziękować. Wszyscy laureaci budowali państwo, miasto chrześcijańskie na różnych płaszczyznach. I za to budowanie państwa chrześcijańskiego, miasta chrześcijańskiego, społeczności chrześcijańskiej chciałem za to serdecznie podziękować i raz jeszcze gratulujemy waszego oddania tej sprawie na tym polu, na którym działacie i oddziaływujecie. Kapituła Śląskiej Nagrody imienia Ligonia wyłoniła laureatów 43. edycji nagrody. Dziś, 13 września 2016 roku, odbyła się uroczystość wręczenia tych ligoniowych laurów. Kapituła kieruje się kryteriami zaczerpniętymi z regulaminu nagrody. Ten regulamin stanowi, że laureatami nagrody powinny być osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla ziemi śląskiej w różnych dziedzinach życia społecznego, w czymś, co nazywamy Civitas Christiana, czyli budowanie społeczności chrześcijańskiej. Takim naszym również pewną wskazówką tegoroczną jest chociażby ustanowiony przez papieża Franciszka nadzwyczajny jubiliuszowy rok miłosierdzia, nagroda skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Jest tego też przykładem, że staraliśmy się w kontekst roku miłosierdzia wpisać z nagrodą Ligonia. Nad życiem, co Królem jesteś Ty, nad życiem, co zwycięży. Królem jesteś Ty.